Chciałem podzielić się do Was takim słowem, które pracuje we mnie od kilku tygodni. Myślę, że w ogóle jest to słowo prorocze do Kościoła i że się przez ten czas jeszcze nie zdezaktualizowało. Mianowicie chciałbym powiedzieć parę słów na temat świętego szacunku. Nie humanistycznego, ale świętego szacunku, bo jest takie pojęcie. Są takie dwa rowy, bardzo często widoczne, jeśli chodzi w ogóle o to pojęcie, czy w ogóle jakiekolwiek podłoże tego pojęcia. Jeden rów to wypaczone słowo z 1 Tymoteusza 5,17, w którym jest mowa: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, w tłumaczeniu gdańskim to jest sprawdzają się w przełożeństwie, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I bardzo często jest tak, że w religijnych zborach przyjmuje to formy pewnej tytulatury. Jest to brane tak bardzo literalnie, tak? I zaczynają się tytuły, zwraca się do mnie Jego Ekscelencjo, biskupie, czy taki, nie, inny pastorze. Oczywiście wprowadza to też od razu pewien dystans. Ludzie nie podchodzą do człowieka, nie podchodzą też do urzędu. To też jest ważne w ogóle, sama kwestia podejścia do urzędu, ale nie o tym mówię, tylko podchodzą do pewnej funkcji nadmuchanej. Tak? I to jest jakby jeden ruch, że tak jest brana pod uwagę ta cześć. Natomiast w ogóle w tym wersecie słowo cześć, które jest użyte, słowo timē, oznacza zapłatę, pieniądze, cenę. Ono ma zupełnie inny wydźwięk, tak? Czyli starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się podwójna kasa. To w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo to jakby pokazuje też cały system błogosławieństwa w Kościele, który jest. I w ogóle ludzi, którzy błogosławią się wzajemnie, również finansowo, tak? Ale to jest jakby jeden ruch, czyli to jest ta religijna forma, tak? Mów mi Jego Ekscelencjo. Natomiast po drugiej stronie jest też bardzo duży ruch i jest on związany tak naprawdę z całkowitym brakiem autorytetów. To jest ta taka wypaczona wolność, tak? Która nie prowadzi ludzi do zależności i do wzajemnego szacunku, tak? Ona się przejawia, ona jest bardzo, bardzo widoczna na zewnątrz w arogancji. W arogancji, w przemądrzałości. Ludzie, szczególnie młodzi wierzy ludzie, strzelają do siebie pewnymi wersetami. Strzelają, tak? I tak naprawdę prześcigają się w napominaniu. Prześcigają się w tym. Strzelając tymi wersetami, tak? Rzymian 12:10 jest napisane coś takiego: miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Znowu, tutaj ten szacunek to jest to słowo timē, cześć, które było użyte wcześniej, więc uprzedzajcie jedni drugich zapłatą, pieniędzmi, w ogóle błogosławcie się w ten sposób. Chyba Luther mawiał tak, że ostatni zbawia się portfel. Dlatego szacunek wyrażany pieniędzmi jest w ogóle pewnym potwierdzeniem takiej miłości braterskiej. Tak? Jest to już taki szacunek praktyczny, ale on nigdy nie zaistnieje. Taki szacunek. Jeśli najpierw nie zaistnieje szacunek na poziomie serca, nigdy nie zaistnieje inny. Ten jest pierwszy. Filipian 2:3 uważam, że zawarta jest definicja świętego szacunku. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, tak? Za przewyższających was samych. Szacunek jest ściśle związany z miłością. I w ogóle, co jest bardzo ważne, szacunek nie stoi w opozycji
w żaden sposób do napominania. On w ogóle nie jest związany z brakiem napominania. Tak? Bo my musimy widzieć te rzeczy w Duchu Świętym. Zarówno szacunek, jak i napominanie, one w ogóle wynikają z miłości. Tak? Zobaczcie w te słowie, nie czyńcie nic z kłótliwości. Z kłótliwości. Bardzo często, tak, intencją napominania nie jest wzrost drugiego człowieka, tylko intencją tego napominania jest tak naprawdę napominanie dla samego napominania, kłótliwość pewna. Pewna forma, nie czyńcie niczego tutaj, nie czyńcie nic z kłótliwości. Ani przez wzgląd na próżną chwałę. Tu z kolei znowu, żeby moje było na wierzchu. Najważniejsze, żeby moje ja było u góry, tak? I żeby na tym się skończyło. Ale nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Więc powtórzę wyraźnie. Szacunek nie ma nic wspólnego z humanizmem. I szacunek nie ma nic wspólnego z cielesnością. Jeśli kiedy mówię te słowa, w kimkolwiek z was powstaje taka przestrzeń, która powstała, że to humanizm, to znaczy, że nie rozumiesz tego tematu. Że nie zbudowałeś tego prawidłowo. Ponieważ szacunek, tak jak i napominanie, one wynikają z miłości. On się rodzi na poziomie serca. Na poziomie serca, tak? I on jest jakby nakierunkowany w stosunku do innego człowieka, tak? Później, kiedy jest przerobiony wewnętrzny, to on już przyjmuje pewne takie praktyczne formy, tak? Jak chociażby z tego Tymoteusza, tak? Błogosławcie się, tak? Błogosławcie się wzajemnie również kasą. Wyrażajcie w ten sposób w ogóle swój szacunek, tak? Jest on w ogóle zrodzony wskutek wzrostu Chrystusa w nas. Jest takie ważne zdanie, które kiedyś odebrałem. Masz taki szacunek i taki stosunek do Chrystusa, jaki masz szacunek i stosunek do Chrystusa w innym człowieku. To jest mega ważne, bo ja w ogóle wierzę, że ta definicja świętego szacunku to Filipian 2:3, tak? Bo to też nie dotyczy jakiejś takiej enigmatycznej wspólnoty wszystkich ludzi na świecie. To dotyczy ludzi, którzy żyją razem. Oni ze sobą żyją, tak? Stanowią pewną wspólnotę, tak? I dotyczy, więc mamy taki stosunek do Chrystusa, jak mamy stosunek do Chrystusa w innym człowieku. I to jest bardzo ważne, wiecie, jakby badam tutaj swoje serce. Co widzisz w innym człowieku, kiedy przychodzisz do kościoła? Dzisiaj tak naprawdę rozmawiałem na ten temat, rozmawialiśmy nawet z dziećmi przy śniadaniu, bo mieli jakiś spór. Co widzisz? Czy widzisz wady? Czy widzisz zalety? Na czym się koncentrujesz? Na czym się koncentrujesz, tak? Czego szukasz w pierwszej kolejności? I powiem wam coś, to jest takie moje, to jest takie subiektywne. Dla mnie bardzo ważne jest, jak z kimś żyję, jest i też jakby patrzę, czy ktoś prawidłowo rośnie. Jak ktoś prawidłowo rośnie, to ja jestem w pewnym sensie powściągliwy w napominaniu. Powściągliwy. Jeśli krzywo rośnie lub jest zbuntowany, tak, to jestem w tym bardzo konkretny. Ale jeśli rośnie, to daję pewne wskazówki. Staram się budować, bo wiem, że on to zobaczy. Zobaczy to w Duchu Świętym. Wiecie, tu na sali jest mój syn. On ma 12 lat. Każdy zdrowy ojciec chce, żeby dziecko przerastało go, tak? Ja też chcę, żeby on mnie przerastał. Widzę w nim pewne rzeczy, które są większe niż we mnie. Niż kiedy byłem w jego wieku, widzę pewne obdarowania. Bardzo mnie to cieszy. Ale on ma dzisiaj 12 lat. I w tych samych tematach on nie jest dojrzalszy ode mnie. Ale ja nie stosuję do niego tej miary co do siebie. Ja nie wymagam od niego tego poziomu dojrzałości. Ja go buduję, ja go wychowuję, koncentrując się na tych rzeczach, które są w ogóle dobre i na rozwijaniu tych rzeczy. Mówię o tym jako o pewnej analogii, żebyśmy patrząc na siebie, dostrzegali też Chrystusa w nas.
Ja jak po kilku miesiącach przerwy byłem na ewangelizacji, był czas, że wtedy więcej osób zaczęło wychodzić na ulicę. Jak sobie byłem na tej ewangelizacji i wróciłem do domu, to sobie płakałem. Pocieszyło mnie to i byłem bardzo pozytywnie wręcz zaskoczony, bo nie słuchałem pewnych rzeczy w internecie, jak wiele osób w ogóle rozwinęło się, jak w ogóle namaszczenie wzrosło, jak w ogóle mądrość i dojrzałość u wielu osób zaczęła być widoczna. Mnie to bardzo jakby ucieszyło. Więc ja przeczytam jeszcze raz tą definicję, którą uważam, że to jest właśnie definicja, to słowo, które jest uważam, że definicją świętego szacunku. Nie czyńmy nic skutliwości. Nic skutliwości. Ani przez wzgląd na próżną chwałę, żeby nasze było na wierzchu, tak? Uważajmy się w Duchu Świętym. Jedni drugich za wyższych od siebie. I powtarzam, to nie ma nic wspólnego. To nie jest przeciw napominaniu, bo jestem fanem też napominania. To nie ma nic przeciw jakby urzędom, które są i powołaniom Bożym, tak? Ale musimy w Duchu Świętym to widzieć, tak? Pamiętając, że każdy z nas ma taki stosunek do Chrystusa, stosunek i szacunek, jaki mamy szacunek i stosunek do Chrystusa w każdym z nas.